Witam Was serdecznie, praktycznie po 34 dniach blokady. Blokady za nic. Wracamy do życia, wracamy do nadawania, wracamy do przekazów. Już niebawem, moi drodzy, będziemy aktywnie działać, ale jak widzicie, Facebook, a zwłaszcza ten cały system, który to nadzoruje, moi drodzy, bardzo robi wszystko, żeby tylko i wyłącznie moja osoba była blokowana. Więc działamy na dwóch kanałach. Działamy też na YouTubie. Moi drodzy, bo nie zdążyłem z Wami jeszcze tej kwestii omówić. Zobaczcie, bardzo duże zainteresowanie tworzeniem partii politycznej, partii przebudzeni konsumenci. Moi drodzy, coraz więcej ludzi, coraz więcej narodu polskiego zaczyna się przebudzać. Coraz więcej osób, które zaczynają rozumieć, co się dzieje w Polsce. Coraz więcej osób, które zaczynają rozumieć, jak wygląda rzeczywistość. Moi drodzy, żyjemy w państwie zniewolonych. W państwie, w którym mówi się o demokracji, a to nie ma nic wspólnego z demokracją. W państwie, które wyniszcza nas. Widzimy Polaków przestraszonych, chodzących w maskach, a tak naprawdę na podstawie rozporządzenia podpisanego przez premiera Rzeczypospolitej Polskiej, w tych maskach naprawdę nie trzeba chodzić. One więcej zaszkodzą, niż pomogą. System odpornościowy Polaków jest uszkodzony. Ale te tematy będą przedmiotem rozmów późniejszych. Zapraszam Was wszystkich do tworzenia oddolnego ruchu partii politycznej, partii Polaków, przebudzonych Polaków. Zbieramy podpisy pod stworzeniem nowej partii politycznej, nie tylko dla rolników, ale w szczególności dla konsumentów, dla każdego Polaka, który chce żyć w normalnym kraju, w normalnej rzeczywistości. Nie jesteśmy ludźmi, którzy układają się w żaden sposób ze stroną rządową. Nie będziemy się układać tak, jak to robią inni. Dlatego, jak widzicie, mój kanał jest notorycznie blokowany. On podlega cenzurze. Inni mogą mówić wszystko, Bustowski nie może zwykłego posta zrobić. Ostatnio zostałem zablokowany dosłownie po zwykłej jakiejś pierdółce. Ale moi drodzy, do rzeczy. Polscy rolnicy nie dostali suszowego i suszowego nie dostaniecie. Dlatego, że strona rządowa Was oszukała. Już dawno, za poprzedni rok, wszyscy, którzy mieli z pomocy publicznej, powinni otrzymać pieniądze, ale na polecenie pana ministra Ardanowskiego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie wydaje decyzji, ponieważ pan minister zarządził, że tam, gdzie kwoty są do 5 tysięcy złotych, to wypłacą te pieniądze, a gdzie są powyżej 5 tysięcy złotych, 2,5 tysiąca. Wczoraj do mnie dzwoni rolnik, który nie otrzymał suszowego i nie ma na wpłatę raty kredytowej do firmy leasingowej. Termin ma do 5 maja. A moi drodzy, wyobraźcie sobie, wypowiedziano ma umowę, jeśli tych pieniędzy nie płaci. Z automatu będą przejmowali mu ciągnik rolniczy wartości 400 tysięcy. Spłacił rok zobowiązania, ma dofinansowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z powyższym ten ciągnik zostanie zlicytowany za kwotę 50% ceny na podstawie rozporządzenia o zastawniku. Widzimy kolejny problem, poważny problem suszy, który występuje w naszym kraju i będzie problematyczny. Żywność będzie masakrycznie droga, ale widzimy, że strona rządowa jest głucha. Pan minister mówi, bierzcie pieniądze na nawodnienia, a praktycznie tych pieniędzy nie można dostać. Praktycznie te pieniądze, 2 miliardy euro, które leżą
proszę Państwa, w Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa powinny być wykorzystane w szybkiej ścieżce dla rolników, na suszę, na tworzenie oczek wodnych, melioracji, zastawek, cudów niewidów. Proszę Państwa, tych pieniędzy rolnicy nie dostają. Więc pan minister Ardanowski pięknie w telewizji opowiada, a z drugiej strony rzeczywistość jest inna. Ale rozmowy z komisarzem europejskim, z panem Januszem Wojciechowskim w sprawie ustawy o restrukturyzacji zadłużonych gospodarstw rolnych, pan minister mówi, że załatwił, że Komisja Europejska wyraziła zgodę na restrukturyzację zadłużonych gospodarstw rolnych. Powstaje tylko jedno pytanie. Komisarz Europejski robi wielkie oczy, ponieważ mówi, że Polska nie wymagała mieć żadnej notyfikacji tych przepisów dotyczących restrukturyzacji zadłużonych gospodarstw rolnych. Zobaczcie, ile rolników przez te półtora roku zlicytowano. Tylko i wyłącznie przez to, że to Ardanowski nienawidzi Polaków, nienawidzi rolników, nienawidzi ludzi, proszę Państwa, i nie zrobił tego. I mamy pełne na to dowody, że nie trzeba było notyfikacji Komisji Europejskiej, tylko wystarczyło, żeby Bank Gospodarki Krajowej przejął zobowiązania polskich rolników, ostatniego bastionu polskości, gdzie banki zachodnie, firmy windykacyjne, firmy leasingowe będą zagraniczne, przejmowały polską ziemię, a to jest, proszę Państwa, utrata suwerenności i państwowej, i suwerenności bezpieczeństwa żywnościowego. Wieczorem zrobimy kolejny przekaz. Proszę Państwa, na temat sytuacji, która ma miejsce u nas w Polsce. I będziemy dyskutować, proszę Państwa, na temat koronawirusa, bezpieczeństwa żywności i, proszę Państwa, całej sytuacji, tej związanej z sytuacją, która ma miejsce w Polsce, a w szczególności, proszę Państwa, ze wzrostem cen żywności, ze względu na suszę i te problemy, które dotyczą całego społeczeństwa. Bo zapamiętajcie jedno, jeśli polskie rolnictwo, a w tej chwili wschody wszystkie tych, proszę Państwa, zasiewów jary, pokazują, że jest potężna susza, że to wszystko, proszę Państwa, nie wschodzi. Ale na osobiste polecenie ministra Ardanowskiego niewypłacane są pieniądze suszowe, a pan Glapiński mówi, że mamy, proszę Państwa, i Polacy nie powinni się martwić, ponieważ mamy nieograniczone zasoby środków finansowych. To się pytam, dlaczego suszowe powyżej kwoty 5000 zł panie Ardanowski nie jest wypłacone? I proszę wyjaśnić jedną rzecz, panie Ardanowski. Dlaczego działaczom PSL-u z izb rolniczych, nie będę mówił w którym województwie, ale niedługo to udowodnimy, wypłacono pieniądze suszowe już w grudniu. Już w grudniu pani Ardanowski wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pieniądze suszowe dla działaczy PSL-u. Jaka jest różnica pomiędzy normalnym, zwykłym rolnikiem a działaczem PSL-u i członkiem Izby Rolniczej? Ale jeszcze, dla ciekawości, niedługo będą szerzej poruszane tematy dotyczące doradztwa rolniczego, izb rolniczych i całej sytuacji w Polsce. Zapraszamy Was, zobaczcie, wracam ze spotkania z człowiekiem, który sam zbiera, moi drodzy, podpisy, i nazbierał trochę tych podpisów. Także spływają one pocztą zwykłą. Każdy, kto chce popierać partię, którą tworzę ja osobiście, tworzę partię Partii Przebudzeni Konsumenci. To nie jest nic, co jest, proszę Państwa, sterowane przez służby. To jest typowy ruch oddolny Polaków. A jednym z podstawowych haseł to jest gnać TK i złodziei. Proszę Państwa, dość oszustwa i działania na szkodę obywatelów polskich. Zobaczcie, jak pada nam turystyka. Zobaczcie, że z samej turystyki napływ do budżetu to 6% PKB. 6% PKB to jest prawie 60 miliardów złotych. To łańcuszek powiązań pomiędzy gastronomią,
to powiązanie z kosmetyczkami, z fryzjerami, to powiązanie z szerokimi gałęzią, proszę Państwa, rolnictwa, która dostarcza żywność dla małej gastronomii, dla obsługi, dla tych ludzi, którzy, proszę Państwa, przyjeżdżają na wczasy. Ale pan Szumowski mówi, te wczasy będą inne, więc zostawiajcie pieniądze w Polsce, jedźcie na wczasy w Polsce, kupujcie w Polsce, wspierajmy polską gospodarkę, tak, odblokowany po 34 dniach, dlatego będziemy delikatnie jechali, żeby nas nie zamknęli zaraz, ale żebyśmy mieli stały kontakt. Zapraszam Was wszystkich i proszę Was o pomoc. Każdy z Was może taką kartę wydrukować, każdy tą kartę może podpisać. Trzeba tutaj uzupełnić adres, PESEL, podpis. Rejestrujemy partię polityczną dla konsumentów, dla fryzjerek, sprzątaczek, proszę Państwa, dla rolników, dla gastronomii, hotelarstwa, dla praktycznie każdego Polaka, więc zapraszamy Was wszystkich do drukowania tych kart, wypełniania tych kart. Możecie je wysłać kurierem, pocztą do mnie. Przygotujemy niedługo cały konkretny program polityczny, ale na pewno możecie być pewni, nie będzie tak jak u Jarosława Kaczyńskiego, jak u Donalda Tuska, jak u Kosiniaka-Kamysza, że z układu politycznego będą wybierani ludzie niekompetentni do rządzenia krajem. My musimy zjednoczyć cały naród polski. Cały naród polski, więc każdy fryzjer, sprzątaczka, wszyscy są niezbędni do tworzenia partii politycznej. Udostępnię zaraz na swojej stronie możliwość pobrania tej listy. Te listy znajdziecie na Polacy struci glifosatem i substancjami chemicznymi w zakładce PDF-y. Tam będziecie też mogli pobrać tą listę. Tu ją możecie pobrać, ale też każdy może prywatnie do mnie napisać i prześlę na maila dokładny plik PDF. Także, moi drodzy, ten rok będzie tragiczny dla polskiego rolnictwa, ale ten rok będzie tragiczny dla polskiego konsumenta. Zobaczycie, ile będziecie płacili za żywność. I panie ministrze Ardanowski, proszę nie obarczać w bezczelny sposób polskich rolników, że sprzedają zboża, skoro pan nie tworzy rezerw bezpieczeństwa żywności i nie robi pan skupu interwencyjnego, to rolnicy, nie mając pieniędzy, a pan im nie dał tych pieniędzy na suszowe, muszą się ratować przed komornikami, przed windykatorami, muszą zrobić za siebie, muszą działać, żeby przeżyć, a tylko przez pana będą mieli windykację i egzekucje komornicze. I to jest tylko i wyłącznie pana wina, pana oszustwo polskich rolników. Jeśli chce pan mnie podać do sądu, jestem otwarty. Pan Kołodziejczak podał mnie z dwoma pozwami i niech wyjaśni pierwszą rzecz. A zbieram rolników i apeluję do wszystkich rolników, którzy wpłacali mu po 100 zł i nie wystawił im kwitka, żeby się do mnie zgłaszali, będę ich podawał na świadków do sądu, że pan Kołodziejczak zbierał pieniądze i nie zaksięgował tych pieniędzy nigdzie, a w związku z powyższym będziemy grzebać koło niego tak długo, aż mu się odechce. A szczegóły będą poruszane na sprawie sądowej. Chciał spraw sądowych, ja się w ogóle go nie boję. Ale tak, tak moi drodzy, tam do przedsiębiorców też apeluję. Tam, gdzie jest pan Kołodziejczak, tam umywam ręce od tego. W związku z powyższym, u mnie nie będzie żadnych takich ludzi. Nie ma możliwości. U mnie będą tylko i wyłącznie Polacy i będziemy weryfikować. Jak służby myślą, że nam wstawią jakiegoś cwaniaczka, który będzie, proszę Państwa, później bruścił i rozwalał to wszystko, co chcemy zbudować, proszę Państwa, to duża pomyłka. Zapraszam Was serdecznie. Widzimy się wieczorem. Nie powiem jeszcze o której, bo chcę przygotować pewną tematykę. Ale, moi drodzy, coraz większe zainteresowanie, coraz więcej ludzi. Kraków, Małopolska, Wielkopolska, Podlasie, Podkarpacie, proszę Państwa, Lubuskie. Wszyscy, proszę Państwa, przysyłają. Wyobraźcie sobie, że dostaję karty z dwoma podpisami. Starsze małżeństwo wydrukowało kartę, wypełniło kartę, wysłało tą kartę.
na własny koszt. Wyobraźcie sobie, bo ludzie chcą zmian w tym kraju. I je możemy zrobić wspólnie. Pozdrawiam serdecznie.